Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Tematy, które widzimy na ekranie. Inwestorzy lubią przewidywać przyszłość. Trzy impulsy na WIG20, każdy z nich około roku. Czy to oznacza, że kolejna świetna okazja na WIG20 do kupna będzie w okolicach 1300? Pokonanie 1828 nie oznacza krachu, ale będzie świadczyło o wejściu w trend boczny. CDR także na granicy. Być w impulsie czy nie być, oto jest pytanie. Pomysły inwestycyjne są następujące. Każdy, kto czytał choćby jedną książkę do analizy technicznej, wie, że te dolne cienie świadczą o sile. Plan to spadek na 28,50 i jak wróci nad 30, to do kupna. Sprawdzane są bilety na CCC. Wyjście powyżej 41,60 to kupno. Stop loss będzie blisko. Wierność swoich wyznawców sprawdza CDR. Mocne wsparcie w strefie 103-113. Tam chyba większość trzyma stop lossy. Na dzień dzisiejszy kupno powyżej 131,46. Strach na Dinopol. Chętnie kupię powyżej 371. Na XTB stop lossy leżą na dnie tej świecy długiej. Czerwona strzałka. Jak spadnie na 27,50 i zacznie zawracać, to chętnie kupię. Z 4,20 na 2,40 chyba wystarcza, aby się pojawiło zniechęcenie. Szczególnie jak ktoś kupił na przykład po 3,60 w celu pokonania inflacji. Nie dość, że inflacja wysoka, to jeszcze 30% straty na pozycji. Jak wyjdzie powyżej 2,70, to chcemy kupić. Na ostatnim omówieniu rynku przedstawiłem możliwe scenariusze na 116 spółkach z GPW. Co widzimy z lewej strony w zakładce koszyk? Obniżono rekomendację na CPS z około 31 na 16. I tak sobie myślę, drodzy Państwo, że być może kiedyś doczekamy takiej rekomendacji przy wartości 31, że wycena jest 16. Oczywiście to nie jest wina analityków, to wina systemu, który lubi karać odważnych analityków. Zyski CCC będą rosły jeszcze szybciej, a dywidenda będzie jeszcze bardziej wspaniała. To było w czerwonym kółku. Na GPW mamy bardzo dużo nowych inwestorów, którzy na podstawie fundamentów budują swoje portfele. Byłoby miło, gdyby fundamenty ostrzegły w kółku zielonym, że jest źle, bo to, że jest źle w kółku czerwonym, to widać bez analizy. Polski inwestor chce pozytywnej analizy w kółku czerwonym. Zatem dalej po 55 spółka jest dobra, po 40 świetna okazja do zakupu, a po 20 ups, coś to zaczyna źle wyglądać. W efekcie wielu początkujących jest zamiatanych pod dywan. Było dobrze, kiedy kupowałeś, a teraz jest źle i radź sobie sam. A dlaczego taka dygresja dziś o tym? Bo wróciły notowania GetBack. Oczywiście analizy były pozytywne, oprócz jednej, oficjalnej analizy fundamentalnej. A dlaczego, drodzy Państwo? Bo jak się brało udział w IPO, to trudno, by analizy były złe. To dotyczy wszystkich spółek, które oglądaliśmy przed chwilą. Z kolei jak ktoś nie brał udziału w IPO, to taki analityk nie był zapraszany na spotkania ze spółką. Nie można zatem zadawać różnych pytań, prosić o wyjaśnienia itd. Albo dobrze się pisze, albo wcale. Drodzy Państwo, mamy w Polsce wybitnych analityków fundamentalnych, którzy często mają związane ręce. I tak się kręci ten giełdowy światek. Na początku zadaliśmy pytanie, kiedy się zaczną silne wzrosty na GPW? Udzielam konkretnej odpowiedzi. Kiedy zaczną się wzrosty na GPW? Jak przyjdą mrozy? Bo kiedy jest zimno, to GPW lubi grzać. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.